Zapraszamy nauczycieli i uczniów na rozmowę o książce pod tytułem Jacek. Spotkanie poprowadzą Artur Wolski i Jakub Lorenc. Największym problemem była jedenastka. 7 przywódców Solidarności i 4 korowców. Władza szykowała im procesy, ale wolałaby ich uniknąć, wiedząc, że do reszty popsują jej opinię w kraju i za granicą. Pierwszy pomysł MSW, wyekspediowanie całej jedenastki za granicę, Kościół wykluczył jako rozwiązanie banicyjne. Ale władza nadal przy nim obstawała, a nawet liczyła, że wykluje się z tego prezent dla narodu pod choinkę. W październiku rzecznik rządu Jerzy Urban roztoczył w Telewizji Polskiej wizję przywódców Solidarności, którzy spędzą najbliższe święta na Lazurowym Wybrzeżu. Na co Adam Michnik, jeden z jedenastki, odpowiedział słynnym listem do szefa MSW, generała Czesława Kiszczaka. Wiem dobrze, panie generale, do czego wam nasz wyjazd jest potrzebny. Do tego, by nas ze zdwojoną siłą opluskwiać w swoich gazetach, jako ludzi, którzy ujawnili wreszcie swe prawdziwe oblicze, którzy przedtem wykonywali cudze dyrektywy, a teraz połasili się na kapitalistyczne luksusy. Do tego, by zademonstrować światu, że wy jesteście szlachetnymi liberałami, a my szmatami bez charakteru. Do tego, by móc Polakom powiedzieć, patrzcie, nawet oni skapitulowali. Nawet oni stracili wiarę w demokratyczną i wolną Polskę. Do tego przede wszystkim, by poprawić swój wizerunek we własnych oczach, by móc z ulgą odetchnąć. Oni wcale nie są lepsi ode mnie. Sami złajdaczeni chcecie nas ściągnąć do swego poziomu. Otóż nie. Tej przyjemności wam nie dostarczę. Aby tak jawnie przyznać się do deptania prawa, trzeba być durniem. Aby będąc więziennym nadzorcą proponować człowiekowi więzionemu od 2 lat Lazurowe Wybrzeże w zamian za moralne samobójstwo, trzeba być świnią. Jesteście mściwymi i pozbawionymi honoru świntuchami. Kuroniowi, zawsze gotowemu okazać serce przeciwnikowi, to się nie spodobało. Opowiada Henryk Wujec. Kiedy jechaliśmy na proces, Jacek krytykował Adama, że użył obelżywych słów w liście do Kiszczaka. Adam zwrócił się do mnie. Bo widzisz, on mnie i ciebie nie lubi, a tego ubeka to by do serca przytulił. Kompromis między władzą a Kościołem rodził się w bólach. Negocjacje trwały aż do wiosny. Episkopat wspierał zespół dobrych usług. Byli w nim m.in. Jan Olszewski, Wiesław Chrzanowski, potem także, mimo oporów MSW, główni doradcy Solidarności, Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki. W końcu władza wycofała się i z banicji, i z innych, co bardziej upokarzających pomysłów, typu publiczna samokrytyka czy nieporuszanie tematów politycznych w rozmowach prywatnych. Żądała już tylko, aby jedenastka podpisała zobowiązanie, że powstrzyma się na 2,5 roku od działalności publicznej. W notatce MSW z 3 stycznia 1984 roku, roztrząsającej różne scenariusze rozwiązania problemu jedenastki, widnieje optymistyczna uwaga. Podpisanie oświadczenia np. przez Jacka Kuronia czy Adama Michnika oznacza ich polityczne samounicestwienie. W zamian Kościół uzyskał obietnicę uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Kiedy Kuronia przywieziono do willi MSW w Otwocku, wszystko było dopięte na ostatni guzik. I uzgodniony przez MSW z sekretarzem episkopatu tekst apelu o wypuszczenie jedenastki, jaki prymas Glemp miał wysłać do władz państwowych z zapewnieniem, że uwolnieni powstrzymają się od działalności politycznej, i list przewodniczącego Rady Państwa z obietnicą amnestii pod tym warunkiem, i szablon listu dla każdego z jedenastki, że jest gotów przez 2,5 roku poniechać działalności. Wystarczyło wstawić daty i złożyć podpisy. Warunkiem była zgoda wszystkich 11.
takie było sine qua non papieża, a także zespołu dobrych usług. Cały pakiet zaakceptował Lech Wałęsa. Zaprotestowało podziemie w osobie Zbigniewa Bujaka, wówczas faktycznego przywódcy konspiracyjnej Solidarności. Ten, który zgodził się opisane przez ciebie warunki przyjąć od Kiszczaka i przedstawić jedenastce, jest głupcem, politycznym szalbierzem i człowiekiem bez elementarnego poczucia przyzwoitości, odpisał Geremkowi, który przesłał mu opis układu. Stanowisko Bujaka nie miało jednak żadnego wpływu na Kościół ani jego solidarnościowych czy korowskich sojuszników. Zresztą chyba o nim nie wiedzieli. Kuroń. Wtedy postanowiłem pojechać tam, wyjaśnić i już będziemy mogli być wszyscy razem. Samochód w jedną i w drugą stronę, proszę bardzo. Ani na chwilę nie wróciła mi zdolność politycznego myślenia. Pudyż spytał Orszulika, kto mi za benzynę zapłaci, a Orszulik na to, że zorganizuje zbiórkę na tace. Doprowadzono go do celi Michnika. Współwięźniów zabrano i, jak opowiadał Geremek w rozmowie z Tadeuszem Kowalikiem, odbyła się między nimi rozmowa samotna z mikrofonem. Dla Kuronia było niepojęte, jak można nie chcieć spotkać przyjaciół. Sądził, że Adam czegoś nie zrozumiał. Masz iść do przyjaciół i rozmawiać z nimi, obojętne, co nam zaproponują, krzyczał. Więzień negocjuje? Od kiedy wierzysz komunistom? Jak ktoś przychodzi pertraktować do siedzącego w więzieniu, to jest albo ubek, albo kolega ubeków, odkrzykiwał mu Adam. Nie pozwolę moich przyjaciół nazywać ubekami. Zaproponują, żebyśmy się sprzedali. Nawet rozmawiać ci o tym nie wolno. Staniesz się słaby. Jest tam z wami pan Józef Rybicki? To przypomnij mu, jak siedział w procesie WIN. Przychodził do niego jego przełożony z konspiracji, tylko już w mundurze oficera ludowego wojska, i namawiał, żeby podpisał lojalkę. Pan Józef w ogóle nie chciał z nim rozmawiać. Więc dlaczego ja mam rozmawiać z tobą? Każdy przywoływał swoje lektury. Kuroń, powieść o bohaterach i grobach Ernesta Sabato, który pisał, mimo że cała wojna jest bez sensu, oddział, w którym walczysz, jest wartością absolutną. Michnik, opowiadanie Hanny Malewskiej o Sir Tomasie Murze, który siedząc w Tower, pisał, że człowieka więzionego nie wypada kusić. W ogóle siebie nie słuchaliśmy, zapamiętał Kuroń. Zachowałem się niegodnie, opisywał, bo przywołałem naszą rozmowę sprzed roku, kiedy spytałem Adama, czy istnieje jakaś sytuacja, w której można opuścić kraj. Nie powiedziałem mu wtedy, że pytam o swoje, że to dotyczy ratowania Gajki. Adam odpowiedział mi, nie, nic i nigdy tego nie usprawiedliwi. Teraz wykrzyczałem mu, że szło o Gaję. Michnik jednak zapamiętał tę historię inaczej. Jacek wtedy od razu powiedział mu, że chce z Gajką wyjechać na leczenie za granicę. Zesztywniałem. Powiedziałem, jesteś drugi po Wałęsie, tobie nie wolno wyjeżdżać. Jacek na to, ale bez Gaji ja nie mogę żyć. Kiedy potem Gajka umarła, siedziałem już wtedy na Rakowieckiej. Chodziłem z bólu po ścianach. Kuroń pamięta, że wypominał Adamowi, wtedy nie wyjechałem i Gajka umarła. Adam Michnik, to była nagrywana rozmowa. Powiedziałem Jackowi, to kapitulacja. Chcecie? Dawajcie dupy, ale ja mam jedno nazwisko. Mnie się wydawało, że to, co robię, jest oczywiste. Dlaczego Jacek był gotów na to pójść? Bo po śmierci Gajki był człowiekiem złamanym. Kuroń, nie mogłem już tego znieść. Zadzwoniłem, żeby mnie stąd zabrali. Jak tylko wyszedł, zaczął się wstydzić. Powiedział oficerowi, że chce wrócić do celi Adama. Czułem się ohydnie. Ten oficer też chciał, żeby Adam wyszedł z celi. Byłem z nim po jednej stronie przeciwko przyjacielowi. Rzeczywiście, opracowanie biura śledczego MSW podkreślało pozytywną rolę Kuronia, zwłaszcza w odniesieniu do Michnika. Wszedłem do celi, opisywał dalej Jacek, i powiedziałem, przepraszam. Rozpłakaliśmy się obaj i mocno objęli. Michnik wrócił po 5 minutach. Nie możemy się tak rozstawać. Pocałowaliśmy się.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, serdecznie witam na spotkaniu i rozmowie w cyklu Pytania o współczesny świat, organizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. To jest instytucja edukacyjna Miasta Stołecznego Warszawy. Witam w wspaniałej szkole Monet International School i przede wszystkim witam nasze gościnie, pani Helena Łuczywo i Anna Wikont są naszymi cudownymi gośćmi, a współprowadzącym jest dr Jakub Lorenc, nauczyciel tej szkoły. Bardzo dziękuję za gościnę pani dyrektor Hanny Piskorskiej. Bardzo dziękuję za współorganizację tego spotkania. Podziękowania za realizację techniczną Pawłowi Skalskiemu, ale też i graficzną Michałowi Grygorucowi, wydawnictwa Agora i wydawnictwu Czarne. Dzisiaj bohaterką jest książka i bohaterem Jacek Kuroń, a naszymi odbiorcami są cudowni, wspaniali, powtarzalni nauczyciele, pedagodzy z Warszawy, ale mam nadzieję też z innych miast. Kiedy Państwo wysłuchaliście fragmentu, który jest specjalnie wybrany z tej książki, bardzo dziękuję Radosławowi Popłonikowskiemu, który wszedł w niedzielę do studia i nagrał nam ten cudowny, długi, 9-minutowy fragment opowieści o tym, co się wydarzyło w związku z tą jedenastką, o spotkaniu Jacka Kuronia w więzieniu z Adamem Hinkiem, o ich wymianie poglądów na temat, czy wyjść z więzienia, czy nie wyjść z więzienia. Niech będzie to jakąś inspiracją i pytaniem, jak powinniśmy my nauczyciele, mówić o Jacku Kuroniu. Czy pani mogłyby nam powiedzieć o takiej dobrej, krótkiej recepcie, jak o nim opowiadać? Bo i to pytanie wydawałoby się trywialne, natomiast chyba nie, dlatego że panie musiały, znając Jacka Kuronia, musiały jakby na nowo nazwać go, na nowo go uformować, na nowo o nim opowiedzieć, bo za każdym rokiem, kiedy go nie ma, jakby znika pamięć, a może się przywraca pamięć o nim. I my, nauczyciele, stojący przed uczniami, mając temat okręgostołu, KOR-u, wydarzeń w stoczni, wydarzeń popereloskich, no mamy bohatera Jacka Kuronia. Czy powinniśmy o nim opowiadać jako człowieku, który, no, na przykład ja bym szukał klucza pięknych, miłosnych listów do Gai. I gdybym chciał rozkochać młodzież, to bym powiedział, oto mamy człowieka, parę z krwi i kości, którzy są zakochani, a są uwikłani w takie potworne i ciemne czasy. Ale ażby się chciał na przykład opowiadać przez adres Mickiewicza, prawda? W którymś jest jak w tyglu, dzieje się tyle fascynujących rzeczy i trochę z Anią opowiadaliśmy, że to jest temat na serial, że właściwie tutaj się dzieje wszystko. Tu jest wszechświat polityczny ówczesnych czasów. Czy może opowiadać przez bohaterów, których Jacek Kuroń spotyka? Modzelewskiego, Wałęsę, Dalaj Lamę. Właśnie przez to, że Kuroń z kolei jest postacią, która się zmienia, która ciągle poszukuje, tak, która raz jest komunistą, raz jest później socjalistą, która ma fascynację chrześcijaństwem, że życie, tak jak każdego młodego człowieka, tak samo życie Jacka Kuronia, to jest taki mini przykład tego, że całe życie się zmieniamy, całe życie poszukujemy, wędrujemy dokądś i coś chcemy znaleźć. Taka multihistoria. A panie będą na pewno świetnym, bo są panie źródłem informacji o Jacku Kuroniu. Proszę nam podać receptę, jak o Jacku Kuroniu powiedzieć, a wtedy nam będzie łatwiej prowadzić lekcje. Ja nie mam żadnego pomysłu o prowadzeniu lekcji. Już pamiętam, jak byłam w szkole, to patrzyłam zadziwienie na nauczycieli, bo że się decydują na tak ciężki los, żeby mnie innych uczyć. Ale to, co ty mówiłeś, wydało mi się bardzo ciekawe. To znaczy tak, bo opowiedzieć Jacka to mi się wydaje nie takie trudne, bo on jest po prostu fantastyczną postacią i co wziąć, to będzie ciekawe. Natomiast jako pomysł na przykład na opowiedzenie historii Polski, bo to się zastanawiam, co młodzież teraz, prawda? To znaczy, to są tak różne te czasy.
które minęły, co można z nich zrozumieć i że może można by w ogóle opowiadać czasy przez jedną osobę, mm-hmm. historię współczesną i że mm-hmm. wtedy Jacek jest wymarzoną osobą do opowiadania historii Polski, ponieważ jest od samego początku, to znaczy jest od tych wieku 4-5 lat, kiedy już jest świadomy w czasie II wojny światowej i może można przez Jacka opowiedzieć, co się stało, do już, no właściwie cały 20 wiek, zaczynając od II wojny światowej, można by przez Jacka opowiedzieć. Także, nie wiem, no, jako autorski program dla historyka, wydaje mi się to pani, fajne. Pani Heleno, jakiś klucz do Jacka Kuronie? Nie wiem, bo Jacek był tak niezwykłą osobą. To znaczy, oczywiście to wszystko, co mówicie tutaj, Ania i pan, to jest prawda, ale jednocześnie Jacek właściwie, żeby go jakkolwiek zobaczyć, to trzeba by go zobaczyć nagranie jego. On się, są oczywiście rozmaite nagrania wystąpień Jacka i takie, gdzie Jacek mówi. I to niesamowite, bo on mówił, ja między innymi, ja wiem dość dokładnie, jak on mówił, bo ja tłumaczyłam go na spotkaniach z anglojęzycznymi dziennikarzami. I to było niesamowite, bo on, żadne zdanie u niego nie było poprawnie sformułowane, a jednocześnie nie można było się oderwać od słuchania go, bo to było bardzo ciekawe, co on mówił. Czyli świetny i też, coś tak. Aha. Teraz on niesamowicie przesadzał. Ja byłam w czasach Korowskich, byłam jedną z redaktorek pisma Robotnik, a to było ulubione pismo Jacka, bo on się interesował robotnikami. Zresztą jako jedyna oprócz nas osoba z całej tej opozycji demokratycznej sprzed sierpnia 80, to Jacek naprawdę się interesował robotnikami i zawsze przesadzał, zawsze podawał większy nakład, większy zasięg, wszystko większe, a jednocześnie to było takie prawdziwe, że ja chociaż dokładnie wiedziałam, jak jest i gryzłam się w język, żeby go nie poprawić, to jednak to, co on opowiadał, było prawdziwsze od rzeczywistości. O, tak bym powiedziała. Więc ja nie mam pojęcia, jak go pokazać, jego osobowość, tą jego przesadę, te jego listy, o których pan Artur wspominał do Gai, są tak niesamowicie przesadzone, a jednocześnie tak, on ją przesadnie kochał. A to taki detektywistyczny sznyt, który czuję w paniach pracy, to jest coś, co panie inspirowało czy blokowało? To znaczy, że dokopywanie się, wgryzanie się w jego postać. Myśmy z Jakubem rozmawiali, że panie są w takim balansie między opowieścią, jak go nie ubrązowić, ale go i nie odbrązowić, krótko mówiąc. Czyli jak mówić o wielkim bohaterze, który ma orła białego, a ma szaleństwo w sobie człowieka ideowego, który jeszcze w dodatku nie tylko wspaniale mówi. To jest, widzi pani Heleno, to jest wspaniały pomysł, który pani zasugerowała. Rzeczywiście lekcję zacząć od jakiejkolwiek wypowiedzi Jacka Kuronia, z wtorkowych nawet wypowiedzi, pokazać jego ten rodzaj szaleństwa, bo on, ja pamiętam jego co tygodniowe wypowiedzi, więc już pani Pękna też podpowiedziała, jak można zacząć. Ale to wracam do tego wgryzania się. Czy to wgryzanie było bolesne, czy intrygujące, czy kojące? Nie, no to wgryzanie było fascynujące, bo jakby się nie wgryzać, to nie byłoby co pisać tej książki, ponieważ Jacek napisał swoją autobiografię i ona jest bardzo dobra. Czyli nie byłoby. I uczciwa. Pisze prawdę o sobie. Naprawdę. I on, to, jak on się stara być uczciwym, to jest imponujące. Także to tylko miało sens, jeżeli byśmy jeszcze coś potrafiły znaleźć. To raczej było, czy coś jeszcze można dodać do opowieści Jacka. Wydaje nam się, że nam się udało, ale to rzeczywiście było bardzo dużo.
ciężkiej pracy. Właśnie, bo tam jest kilka takich mini śledztw w tej książce. Znaczy, pojawia się jakaś wypowiedź Jacka Kuronia, albo wyczytana gdzieś, albo zasłyszana, która z jakichś przyczyn budzi pań wątpliwość i zaczynają panie mini śledztwo. I tu, nie wiem, albo Ulewski, albo Wałęsa, albo ktoś inny jest przesłuchiwany na okoliczność tego, o czym mówi Jacek Kuroń. I zmierzam do tego, że w tych wszystkich śledztwach bardzo mocno przybija pan miłość do Jacka Kuroń. To znaczy nie ma, nawet kiedy kilkukrotnie zdarza się przyłapać go na jakimś przesadzeniu, nie wiem, megalomanii wręcz, to nie ma tu z pani strony żadnego potępienia. Znaczy, po prostu taki był ten człowiek, tak? Pod tym względem ja jestem pod wielkim wrażeniem tej książki, że właśnie udało się złapać balans pomiędzy tym, żeby dotrzeć do prawdy, która często być może opisana innym językiem stwierdzono by, nie no, megaloman w ogóle, o co chodzi. No a tutaj tak nie jest. To znaczy widzimy tego człowieka i my jako czytelnicy rozumiemy go wręcz. Jak to się udało? No bo miałyśmy taki do niego stosunek, no obie go kochałyśmy i nie miałyśmy żadnego w ogóle takich prokuratorsko-oskarżycielskich tendencji nie mamy. To znaczy, jeżeli ja na przykład czytałam wszystkie bzdury, jakie on powiedział w okresie Sajnowskim, a zostały odnotowane, prawda, w jakichś takich sprawozdaniach szkolnych, tam spotkań z Związku Młodzieży Socjalistycznej i tak dalej. To właśnie, bo uważał, że mama był przez cały praczką, wątek fałszywej biografii. Fałszywej biografii, bo chciał się jakoś urobotnić jeszcze bardziej. No to, ale przecież ja to czytałam nie po to, żeby dekonspirować, że tak naprawdę ten Kuroń to był ohydnym komunistą, tylko dlatego, że on mnie fascynuje mnie jako nadzwyczajna postać, no. I no tak. A czy pani odważyłaby się powiedzieć, może tak, nauczyciele dzielą się na różne kategorie, ale tutaj wykorzystam jedną. Jedni są za ewolucją, drudzy za rewolucją. Czy Jacka Kuronia można gdzieś... Rewolucja. Oczywiście, Jacek, ewolucja w ogóle go nie interesowała. Bo? No bo robotnicza jest rewolucja, nie ewolucja, prawda? Trudno mówić o robotniczej ewolucji. A on był rewolucjonistą i on chciał rewolucji i wszystko, i wierzył w rewolucję i ciągle wieszczył, że zaraz będzie rewolucja, więc to jest trochę jak z tym zegarkiem, który stoi, on ale dwa razy na dobę pokazuje prawidłowy czas, więc Jackowi się też zdarzyło wywieszczyć prawdziwie, prawda? Ale on bez przerwy wieszczył, że ludzie już tego nie wytrzymają, zaraz się zbuntują, będzie rewolucja. A które z etapów życia Jacka Kuronia panie najbardziej pociąga, intryguje, a na tyle, że właściwie mówi się, można powiedzieć, że on też wpływa jakoś w jakimś sensie na pani życie. No bo tak rozumiem tę opowieść, że wyście wpływały trochę na życie jego, ale bardziej chyba on na pani. No na pewno. Dla mnie okres KOR-u, to znaczy jak im bardziej jakby wgryzałam się właśnie w KOR, czytając wszystko i wyobrażałam, i to tym bardziej widziałam, że naprawdę że wszyscy jesteśmy z Jacka, to znaczy po wgryzieniu się w te materiały, to uważam, że bez KOR-u nie byłoby Solidarności i bez Solidarności nie byłoby wolnej Polski. Znaczy poza tym było, prawda, jeszcze dużo rzeczy się działo, ale byłoby inaczej, po prostu inaczej. I że rola Jacka jest, no, nie do uwierzenia w tym wszystkim. Pani Heleno. Też KOR? No KOR może mniej, bo ja właściwie tam byłam w tym środowisku korowskim, tak. Więc dość dobrze się w tym orientowałam. Mnie strasznie interesował ten okres lwowski, bo ja się zresztą zajmowałam między innymi tym okresem lwowskim. I tam jest ta fantastyczna historia o tej dziewczynce, Żydówce, Zośce, z którą Jacek mieszka w jakimś mieszkaniu i tam oni się strasznie przyjaźnią.
ona się ukrywa, jest Żydówką, która się ukrywa i potem ona zażywa truciznę i umiera, Jacek się budzi i ona nie żyje. I ta historia z tą Zośką, czy ona była prawdziwa, czy nie, nie wiadomo. To znaczy, są najrozmaitsze na ten temat opinie, ale strasznie bym chciała wiedzieć, czy to była prawda, czy nie było prawdy. Nawet jeśli to nie była prawda, to dobrze wymyślone. Ale Jacek chyba uwierzył w tę historię i wiedział, że ona taka była. I w ogóle mnóstwo historii z tego Lwowa, historii dotyczących i Jacka, i jego ojca, pana Henryka, są fascynujące. Ja tam próbowałam dociec, co z tego jest prawdą, co nie, ale w większości nie udało się tego dociec. Dzisiaj wybraliśmy fragment, który państwo wysłuchaliście tej historii jedenastki, czyli próby domówienia się strony kościelnej z władzą perelowską, żeby wypuścić 11 więźniów skazanych. Jeden z nich się buntuje i to jest Adam Michnik, który zostaje w więzieniu. Jacek Kuroń przychodzi do niego do więzienia i właściwie tam się odbywa dramatyczna rozmowa. Wybrałem ten fragment nie przypadkiem. Po pierwsze, jest to bardzo dobrze napisane i to jest właśnie, pani Helena Aniu, to jest dowód na to, że ja patrzę na to filmowo, to znaczy to jest gotowa scena. Klatka za klatką. Tak, klatka za klatką, nic nie trzeba robić. Z drugiej strony jestem szalenie wzruszony i poruszony tą historią, bo ona właściwie pokazuje, jak bardzo różni są ci ludzie, jak bardzo się różnią, jak bardzo się nie wstydzą też tej różnorodności, a jednocześnie gdzieś jest wspólny mianownik tej całej ich relacji. Ale też myślę, że gdyby współcześnie ktoś mnie zapytał, dlaczego Polska wygląda tak, a nie inaczej, to być może to się rodzi gdzieś tutaj w tym więzieniu, w tym dialogu, w tej rozmowie, gdzie oni się nie wstydzą rozmawiać o różnym poglądzie na jedną i tą samą sprawę, bronią jej, a jednocześnie na koniec przytulają się i mówią, nie możemy się rozstać. Tego może w Polsce brakuje współcześnie, prawda? Tego mianownika, który, no nie wiem, czy to tworzy właśnie idea, czy ta przyjaźń, czy właśnie ten anturaż więzienia, czy ten wróg, który jest wspólny. To już każdy musiał, my nauczyciele nie jesteśmy od tego, żeby odpowiadać na te pytania, ale czy panie by się zgodziły, że to jest jakiś taki szalenie ważny moment, że to, nawet bym powiedział, że to jest jakiś mit założycielski tego, co się potem wydarza, czy nie, czy to zbyt, że to jest nadużycie w interpretacji tej historii. Ja byłem szalenie poruszony, gdybym zaczynał film o Jacku Kuroniu, zaczynałbym od tej sceny. Nie, ja mam poczucie, że jedenastka, że historia jedenastki jest właśnie historią, która nie jest żadnym mitem założycielskim, przeciwnie, która jest historią kompletnie nieopowiedzianą, ponieważ historia, która teraz nam panuje, prawda, która jest taką historią, że jest Adam Michnik, który zawsze tylko chciał się zadawać z Jaruzelskim i jest w ogóle ten, jest niepatriotycznie zaprzedańcem i jest kościół, który zawsze był depozytariuszem oporu. I ta historia jedenastki, w której widać, że zapiera się jeden Adam, po prostu zapiera się do końca i on powoduje, że tych 11 osób postanawia nie wyjść, podczas gdy wszystkie najważniejsze opiniotwórcze osoby ich namawiają, że mają iść na układ z władzą, a najbardziej przed do tego kościół. Przecież to jest historia, która odwraca w ogóle to, co teraz się mówi. No, pokazuje, że po prostu, że świat jest skomplikowany, a nie złożony z jakichś czarno-białych jakichś klisz w ogóle, które się nijak nie mają do tego, co się działo. No dlatego mówię, że to byłoby bardzo ciekawe, gdyby zacząć od tej sceny, prawda? Ja miałem przyjemność rozmawiania niedawno z Adamem Michnikiem, kiedy rozmawialiśmy o dokumencie i wydaje mi się, że właśnie
no w tym dokumencie Adamie Michniku, w którym się pokazuje, kiedy go się popycha, kiedy się wyzywa, kiedy go się upokarza i on idzie taki z podniesioną, przecież on jest człowiekiem wrażliwym, z historią nieprawdopodobną. Nie chcę być egzaltowany w tej opowieści, nie dlatego, że z nim prowadziłem tę rozmowę, mówię o tym, tylko że ja widziałem w tym dokumencie tę podniesioną głowę właśnie z więzienia. To jest ta sama głowa. Michnik się po prostu nie zmienia. To też jesteśmy wdzięczni za to napisanie książki i chyba musimy, jako nauczyciele, tak mi się wydaje, to się nie umawialiśmy z Jakubem, że tak poprowadzimy tę rozmowę, ale wydaje mi się, że o Jacku Kuroniu, tak samo o Adamie Michniku, o Karolu Modzelewskim, o Henryku Wójcu, że to są ludzie, którzy rozmawiali ze sobą, ale w gruncie rzeczy byli niezmienni w swoich poglądach, prawda? Stali w swoich poglądach. Przez to być może zwyciężyli, wygrali. Na czym polega solidarność? Na czym polega fenomen solidarności? Bo im zawdzięczamy to, ten fenomen. No, o solidarności to bardzo dużo napisano. Na czym to polegało, więc można wybierać dowolnie rozmaitych interpretacji, bo w Solidarności było wszystko, przecież to był i związek zawodowy, i ruch narodowy, i wszystko, co chcesz. No przecież z Solidarności wyszedł i Jarosław Kaczyński, i Adam Michnik, no trudno o dwie bardziej odmienne osoby, no przecież Kaczyński tylko władza, 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 a Michnik nie chciał władzy, tylko jak wiele razy powtarzał, chciał móc sobie z czystym sumieniem spojrzeć na siebie w lustrze. I Macierewicz Antoni przecież jest też, był współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników, a teraz jest no jest tym, kim jest, nie muszę w to wchodzić, bo każdy wie. I także w Solidarności, też pewnie dlatego, że trwała tak krótko i że był wspólny wróg i tym wrogiem była władza i był Związek Radziecki, to wszyscy się jakoś potrafili mniej więcej odnaleźć. I to było coś niesłychanego rzeczywiście. 10 milionów ludzi w jednym związku wielkim, zawodowym. Ale czy z tego coś zostało do dzisiaj? Właśnie. Moim zdaniem nie. Może trochę tych ludzi. Mi się wydaje, że jak się patrzy na polską rzeczywistość obecną, na to, że Nie wiem. Po prostu. Ja w tym pytaniu może zbyt się rozgadałem, za co przepraszam, ale jestem po rozmowie, którą prowadziłem ze Zbyszkiem Janasem. I on właśnie mówi, słuchaj, ale nie przejmuj się. Rewolucja nie zaczyna się od 10 milionów, tylko od kilku osób. Ja chcę tylko powiedzieć, że we właściwym czasie, we właściwym momencie spotkało się kilka osób. I zaczęły ze sobą rozmawiać, różniąc się tak bardzo, i doszły do pewnej konkluzji, która wywaliła system. Tylko tyle chcę powiedzieć. No, ja bym też powiedział jeszcze. Oczywiście najkrócej jak tylko można, i to brzmi banalnie może w moich ustach. No nie, to nie jest tak, że się spotkały i zaczęły właśnie rozmawiać. To jednak wszystko miało swoją historię. Tam próbujemy jakieś fragmenty tej historii pokazać. Wszyscy wywodzili się z jakichś środowisk, gdzieś się przedtem spotkali. Coś czytali, gdzieś, coś tak, pisali. Tak. I teraz myślę, też są takie środowiska. No, te środowiska, które zorganizowały te wszystkie wielkie manifestacje, które tutaj się w Polsce odbyły. I też być może jakimś jeszcze pokłosiem Solidarności jest to, że no, miejmy nadzieję, że nie damy się aż tak zadławić, jak się dały zadławić Węgry, powiedzmy. Chociaż przecież tam, ale czy się damy, czy nie damy, to nie wiemy tego.
Dla mnie Jacek Kuroń jest ciekawą postacią, już jako cię oddam głos, dlatego że mówiąc do młodzieży, możemy pokazywać go jako nonkonformistę, to znaczy tego, który ma taką wieczną jakąś niezgodę i taką niewygodność na to wszystko, co go spotyka. Bo młodzi, panie też przecież są młode, to są w akcie buntu. My jesteśmy młodzi wszyscy, ale młodzież szczególnie, kiedy zaczyna mieć świat idei i potem nagle przechodzą do świata konformizmu, stają się nawet hipokrytami. Jacek Kuroń jest tą idealną postacią, według mnie, jako poprawnie, jeśli coś mówi nie tak, która właśnie w ogóle nie pasuje do tej definicji konformisty. To znaczy, że on do końca, i jak czytam ten moment nawet umierania jego, to było na jego warunkach. Wszystko było na jego warunkach. On w ogóle dla młodzieży może być takim fantastycznym przykładem. Jak myślicie? Czy to też? Czy ja jestem egzaltowany wobec Jacka Kuroń? Dla mnie on jest bohaterem, więc też może nie jestem obiektywny. Nie, Jacek jest fantastycznym bohaterem, no ale też nie możemy się tak mierzyć, prawda? To znaczy stawiać sobie cel, że będę Jackiem Kuroniem, jednak trudnym celem, ale jakby tak się zastanawiać nad różnymi cechami, bo to przecież co w Jacku było zachwycające, to jest to, że on miał duszę rewolucjonisty, a jednocześnie był bardzo wyrozumiały do ludzi i był zainteresowany słuchaniem każdego. To, bo to połączenie właśnie takich sprzecznych ze sobą rzeczową cech, on strasznie dużo wymagał od siebie, ale nie wymagał wcale dużo u innych. Myśmy użyli słowa miłosierny. Ten moment może, bo on też jest strategiczny i zrozumiały dla młodzieży, a na pewno dla ich rodziców, jest plan Balcerowicza, gdzie wysłuchuje, gdzie zostaje członkiem rządu Tadeusza Mazowieckiego i wysłuchuje kilku osób, które mówią mu, jak powinien działać system gospodarczy. I on nagle zachwyca się tym, prawda? I staje się entuzjastą tego programu. I mało i wdraża go, wprowadzając go ludzkim językiem. To już jest kolejny klucz prowadzenia jakby lekcji przez ten okres. Tak, na pewno do lekcji to bym puściła jakąś dobranockę, żeby... Ale przecież nikt słowa nie zrozumie z tego, co mówię do dobranocki. Jak można mówić do ludzi, że można mówić takim zwyczajnym językiem i można przekonywać ludzi, no tak. Ja chciałem ciągnąć ten wątek, czy podchwycić ten wątek tego, że w opozycji demokratycznej spotykały się osoby o różnych poglądach, czasem bardzo różnych, i których drogi także później potoczyły się bardzo różnie, przywołać znów KOR i starszych państwa, bo z kolei jednym z moich ulubionych fragmentów tej książce jest historia dyskusji upamiętnienia II Rzeczpospolitej. Która była właściwie jedna chyba z największych odkryć moich tej książki, bo w skrócie mówiąc, na rocznicę odzyskania niepodległości 1918 roku Komitet Obrony Robotników przygotował specjalny numer i specjalny tekst oceniający II Rzeczpospolitą. Który to tekst został napisany przez Adama Michnika, który starał się wyważyć różne racje, ale generalnie raczej nie zapominał o wadach tamtego państwa. No i ten tekst został poddany pod dyskusję na spotkaniu KOR-u i spotkał się z dużym odporem starszych państwa, którzy mówili, że jednak świętości nie można szarkać. No i cytat Adama Michnika wspaniały, to chyba do Lipińskiego, to po co pan zakładał ten Komitet Obrony Praw Człowieka w II RP, skoro miał być tak świetny? I wydaje mi się, że tak jak Artur mówił, że jest jakiś taki mit założycielski i wszystko się zaczęło gdzieś, to wydaje mi się, że w tej dyskusji też jest bardzo dużo prawdy o współczesnym świecie, dlatego że to jest na wielu poziomach, mam wrażenie. To znaczy po pierwsze połączenie II Rzeczpospolitej z trzecią w tym PRL-u, a po drugie, no niesłychana aktualność także na przykład naszej współczesnej dyskusji na temat oceny III RP. Ja zastanawiam się głęboko, rozmawiając też z pokoleniem moich rodziców, które raczej jest mniej krytyczne odnośnie III RP niż na przykład moje pokolenie. I czy to nie jest trochę ten sam mechanizm, który zadziałał wtedy, że starsi państwo zaczęli bronić tej II RP, bo to była ich młodość? No nie było łatwo, ale
Ale fundament się nie zmienia, czyli Michnik nadal kontestuje i nadal się nie zgadza. To jest ciekawe. Tak. Nadal jest budownikiem. No, to właściwie tyle. Chciałem tylko przywołać tą rozmowę właśnie wokół drugiej RP i, no i że ona też jakoś wprowadza i myślę, że jest kluczem do tego, żeby powiedzieć, jak się Kuroń oddala z III Rzeczypospolitej. To znaczy, że on jednak to był kolejny etap, kiedy się zafascynował czymś nowym. Mhm. Może coś właśnie o tym, tej fascynacji, bo już podchwyciliśmy, to Artur wprowadził to zafascynowanie tym, jak działa gospodarka. Jak właściwie powinniśmy jako nauczyciele patrzeć na Kuronia w III RP? Jacek miał jakąś zastanawiającą, bo on miał dużo cech, które nie pasowały do innych jego cech. I jedną z cech, która moim zdaniem w ogóle do niego nie pasowała, był taki, że gdzieś on był typem pilnego ucznia. To znaczy on, jak się okazało, że tutaj trzeba się zająć całym państwem i gospodarką, to na przykład jak on rozmawiał tam z Saksem, z jednym z ekonomistów, to on po prostu brał sobie i notował, bo on robił takie notatki, że potem nie mógł ich w stanie odczytać, to w ogóle na nic nie były chyba notatki. Ale że on naprawdę się próbował nauczyć tego, nauczyć zrozumieć, wszystko zrozumieć bardzo porządnie, no ale jednocześnie poza tym, że był pilnym uczniem, to może nie, to był bardziej właśnie entuzjastą może niż analitykiem i jak to przyjął, to przyjął, no. Całym sercem, całym sobą. Właśnie przyjął ten program, może... potem żałował, prawda? W sprawie Balcerowicza był potem krytyczny i żałował. Może to też jest klucz do opowiadania historii Jacka Kuronia, to znaczy postać, która potrzebuje ułożyć sobie świat przy pomocy jakiejś jednej generalnej idei. Marksizm, w jakimś sensie chrześcijaństwo, no i ta fascynacja kapitalizmem. Nie, chyba aż tak nie. Nie, no po prostu jednak trzeba sobie przypomnieć, jaka była sytuacja te 32 lata temu. Przecież Polska była naprawdę w ruinie, to znaczy naprawdę była obciążona gigantycznymi długami. Była bankrutem. Była bankrutem. W sklepach nie było nic. Wszędzie szaro, brudno, głodno, okropnie. I Jacek to wiedział, wszyscy to wiedzieli. I tam jest taka scena w naszej książce, którą Jacek opowiada, jak kiedy wygraliśmy te wybory, Jacek wychodzi na plac Wilsona, gdzie zawsze te przekupki rozmaite, które tam handlowały kwiatami, bardzo serdecznie go witały. A tym razem nie. Jak wygraliście, to my od was oczekujemy, że coś z tym wszystkim zrobicie. I mówią mu to. I on wiedział, że coś z tym wszystkim trzeba zrobić. No i cokolwiek złego możemy powiedzieć o III RP, no to jednak trzeba przyznać, że Polska, jaka z tego się wyłoniła, przy wszystkich swoich obciążeniach, błędach i tak dalej, jest nieporównanie lepszą Polską niż ta, która była w 89 roku. A się okazuje, że ta Polska przedstawiona przez Jacka Kuronia no w jakimś sensie teraz być może jest wyczekiwana, wypatrywana i panie zresztą płatują tę książkę mówiąc może nikogo tak nam nie brakuje jak Jacka Kuronia na te czasy. Może to znowu, ja szukam klucza do szukania, ale klucze może być pani Helena, pani wypowiedź. Nadziałam się na czerwonych u niego w domu, tuż po okrągłym stole. Był Kwaśniewski, Gdula i jeszcze ktoś, chyba Miller. Siedzieli, żartowali sobie, a my dopiero co wyszliśmy z posiedzenia pół roku wcześniej, mieliśmy rewizję w redakcji tygodnika Mazowsze. Szlak mnie trafił. No. Też może być klucz do opowieści o Jacku Kuroni i o tamtych czasach. A Henryk Wujec mówi, w Pałacu Namiestnikowskim była boczna sala, gdzie się jadało. Stały też alkoholem. Miał po tamtej stronie niemało kumpli z dawnych lat ZMP. I z tą grupą z dawnych czasów często rozmawiał. Traktował je jak równych. Bo wszystkich traktował jak równych. Na tym polegał błąd Jacka. Ale też dla równowagi moglibyśmy pokazywać przepiękne historie, jak wychodził z ministerstwa i wyjdzie go pieniądze.
tych, którzy prosili, te kolejki ludzi, które stawały. Ale poruszająca też jego wrażliwość dla mnie i teraz w tym kontekście takiego ogólnego konsumpcjonizmu, a może lockdownu, kiedy Jacek Kuroń myśli o tych najsłabszych, bo to trzeba powiedzieć, prawda? Kiedy on zaczyna być ministrem, właściwie jedyna, może nie kłótnia, ale jedyny taki element niepokojącej rozmowy między nim a Balcerowiczem jest zapewnienie emerytom nie pensji, tylko rent i wypłat rent i emerytur, czyli dbanie o najsłabszym. Czy my możemy powiedzieć jeszcze coś o Kuroniu, który właśnie myśli o najsłabszym? Mówię pan, że dotychczas, gdziekolwiek jestem, jak widzę, że ktoś żebra, to sobie zaraz przypomnę Jacka, który na pewno by dał, a mi się czasem nie chce wyciągnąć. I natychmiast mam wyrzuty sumienia, myślę sobie, Boże, Jacuś to by zaraz wyciągnął z kieszeni ostatnie 2 grosze i by dał. Aha. A ja nie jestem taka jak Jacuś, niestety, aż taka dobra i przyzwoita. Dlatego nas zawstydza. Ale on tak. Cokolwiek weszło mu w ręce, to zaraz rozdawał. Niestety. Panie pisały, to jest zestaw, czy w konsekwencji, ta książka jest konsekwencją wielu artykułów i materiałów, to mówiłem w pierwszej części, czego jeszcze się dowiedziałyście, kiedy pisałyście? Czy jest jakaś rzecz, której nie widziałyście, a dowiedziałyście się? Pani mówiła o Lwowie, który był szalenie intrygujący. Cały Lwów, który tak. Helena zbadała i to było bardzo trudne i te mity rodzinne, Jacka, to przedtem ich nigdy nie kwestionowałyśmy, nie dlatego, moim zdaniem dlatego, znaczy ja przynajmniej, bo się nad tym nie zastanawiałam, po prostu to tak fantastycznie brzmiało. Świetne były te opowieści. One były tak świetne opowieści, Jacek tak świetnie opowiadał. I to po prostu, jak Jacek opowiadał, no to wszystko, tak jakby on to widział, prawda, tu jest wujek Julek, tu on strzela, tutaj, no, to było fantastyczne, tu wieszają, tam strzelają. I więc tak, cały Lwów był odkryciem Heleny, ale w każdym rozdziale, wydaje mi się, że... Bardzo dużo się dowiedziałeś. A gdzie są listy, oryginały? Ja mam... W karcie. Czyli tutaj na... W karcie, tak. Znaczy tutaj, na Mokotowie jesteśmy Mokotowie, niedaleko. Tak. I można byłoby to zobaczyć? To jest taki uciekaw list. Można jak najbardziej. Bo to jest poruszające. Ta miłość... Wincent? Jeszcze się dobijają goście do nas. Zrobimy zatrzymanie. Jakub? Nie, bo ja chciałem jeszcze jeden klucz do zrozumienia Kuronia wprowadzić i poddać go tu pod dyskusję i chciałbym się tu posłużyć cytatem z książki. Stan wojenny już został wprowadzony, Kuroń został internowany. Gajka nie miała wątpliwości, że Jacka też zatrzymali. Zabrała się do przygotowywania 2 więziennych paczek. Zima była mroźna, więc by zająć się czymś praktycznym, zaczęła robić na drutach ciepło kapcie. 15 grudnia bladym świtem do mieszkania zaczął dobijać się nieznajomy mężczyzna. Zwykle drzwi stały otworem dla gości, wystarczyło nacisnąć klamkę, ale teraz były zamknięte na klucz. Gajka zawahała się, czy otwierać. Spytała, kto tam. Rolnik z wieprzowiną usłyszała. Zabrzmiało to absurdalnie, więc pomyślała, że to musi być prawda, bo bezpieka na pewno wymyśliłaby coś banalnego, typu polecony depesza od czytniczników. I rzeczywiście za chwilę na stole w kuchni wylądowało pół świniaka. Prezent od rolnika z Solidarności, który usłyszał, że pan Kuroń jest internowany. Kiedy wpadła do niej siostra Ewa, razem zaczęły rozbierać tusze. Zeszło im na tym całe popołudnie. Jedną ćwiartkę upchnęła do siatek, Ewa i ruszyła do siebie na wodę. Ekipa pod wodą Lesiaka, która przyszła internować Gajkę, została ją przy porcjonowaniu mięsa. Zajęło im 3 dni, by również Gajkę uznać za zagrożenie dla porządku publicznego. Czy ubecy wiedzieli, że kiedy Jacek szedł do więzienia, to Gajka przejmowała pałeczkę? To było, tak było w 1965, 68, 77, 80. Może zatem potrzebowali nie kilku dni, ale kilkunastu lat, żeby docenić Gajkę. Teraz moja jedna z ważniejszych refleksji po tej książce jest taka, no, że właśnie ciągle kobiety Solidarności są niedocenione. Że jak opowiadamy historię Solidarności albo w ogóle opozycji, to zawsze przez mężczyzn. A to kobiety porcjowały te tusze, a później lądowały w więzieniu. No i czy to nie jest trochę tak, że tak jak SB potrzebowało 3 dni w stanie wojennym, a może kilkudziesięciu lat, żeby docenić Gajkę,
to i może my, myśląc i opowiadając historię PRL-u, aż w szczególności opozycji demokratycznej, też jeszcze musimy tę pracę wykonać. Na pewno tak, bo ja, bo Helena się przyjaźniła z Gajką, ale ja Gajki nie znałam, raz w życiu ją widziałam. I słyszałam, ale różne moje przyjaciółki i znajomi ją znali i bardzo mi dużo o Gajce opowiadali. Bardzo dużo. Miałam poczucie, że po prostu ją dobrze znam z tych opowieści. I jak zaczęłam czytać te różne materiały ubeckie i inne, to zobaczyłam, że nikt mi tego nie opowiedział. To znaczy, że wszyscy opowiadali, jak ona była no, fantastyczną, niezwykłą osobą, ale nikt mi nie opowiadał, jaki ona miała talent polityczny, jak ona świetnie, kiedy Jacek siedział, po prostu wygłaszała różne rzeczy, jak ona w każdej sytuacji miała swoje zdanie polityczne i co mówiła ubekom. Znaczy, na ile ona była z nim razem, oni byli obydwoje po prostu wybitnymi działaczami politycznymi. I nikt mi tego nigdy nie powiedział. Tak. Jest piękna opowieść ta miłosna między Gają i Jackiem Kuroniem, kiedy Gaja umiera i dobę przed przywożą Jacka Kuronia do więzienia, żeby pożegnać się. I kiedy wraca do domu i tam spotyka, znaczy w lodówce czy w zamrażarce to mięso przygotowane, prawda? Ale to przecież nie o mięsie, tylko o tym całym takim miłosnym anturażu, który panie też wydobyły w tej relacji. Ckliwej, ale też i bolesnej, bo ta rola Marka Edelmana nieprawdopodobna. To znowu na kolejny odcinek serialu. A Jacek Kuroń, który w tej relacji pokazuje, że jest jeden z wielu bohaterów wielkich, o których dzisiaj mówimy, ale i jedną z wielkich ofiar, że to naprawdę kosztowało bardzo dużo zdrowia, życia, emocji, że bycie i życie ideami, które towarzyszą przez całe życie, po prostu kosztowało ich życie, no nie jego tylko, ale ich życie. Także nie wiem, czy to jest takie zachęcające, że właściwie oni się wypalili dla no też górnolotnie to brzmi, dla Polski, dla wolności, dla ojczyzny, dla tego wszystkiego, co im tam w sercu gra. Miałem wrażenie, że oni się stali zbyt szybko starzy, zbyt szybko odeszli, zbyt szybko chorzy, że to jednak są ogromne koszty. To o tym też trzeba chyba mówić, prawda? Nie właśnie w taki na kolanach i taki... Ale tam jest dużo też cierpienia, w tej książce jest dużo cierpienia, dużo jest miłości i dużo jest cierpienia. Tylko tych ukrywanych wiadomości, że Gaja choruje, prawda, żeby ona wytrzymała, ale dlaczego, żeby przeżyła, żeby się spotkać jeszcze z Jackiem Kuroniem, ze swoim mężem. No to są bardzo wzruszające. No ja może mam jakąś duszę kobiecą, a może właśnie męską mam duszę, nie wiem, ale płakałem przy tych fragmentach, za co jestem też panią szalenie wdzięczny. I gdybym ja miał prowadzić lekcję, prowadziłbym ją absolutnie przez pryzmat tej relacji, tej miłości. I druga to jest Mickiewicz. To, co się dzieje na Mickiewicza, jest nie nieprawdopodobne. Nie oczekuję od pani komentarza, bo myślę, że komentarzem jest cała książka, do której próbujemy państwa zachęcić i gdybyście zechcieli pamiętać, że XX wiek to nie tylko Jan Paweł II i kardynał prymas Wyszyński, ale też Jacek Kuroń i wielu bohaterów, o których pani opowiadają tak pięknie, to myślę, że i uczniowie będą lepsi, i my będziemy umieli inaczej do siebie mówić i na siebie patrzeć. I ja po tej książce patrzę bardziej na siebie, ale też na ludzi, bo patrzę oczami Jacka Kuronia, za co panią bardzo, bardzo dziękuję. Helena Łuczywo była naszym gościem i Anna Wikont. Dziękujemy bardzo, dziękujemy za te wszystkie ciepłe słowa. Jakub Lorenc był dzielnym współprowadzącym nasze spotkanie. Bardzo państwu. Wolski, prowadzący. Bardzo państwu dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie, odcinki. Ja tylko powiem, że będzie rozmowa tym razem o Sybirze, zsyłce na Sybir
Felicja Konarska, nomen omen, wydane przez Kartę, książka Liście na wietrze. Pani Felicja ma 90 parę lat, zgodziła się być naszym gościem, już Państwa serdecznie zapraszam, a sięgajcie do książki Jacek.